Przyleciał do nas za Wielkiej Wody i stał się polskim odkryciem Euro 2020. Janusz Michalik, widzowie ESPN znają go doskonale, a teraz poznają na swoje szczęście widzowie TVP, TVP Sport. Dzień dobry, Januszu. Dobry, dzień dobry, przyleciałem. Jesteś wielką gwiazdą amerykańskiej telewizji? Nie, nie powiedziałbym. No, tam, tam ciężej zostać Wielką Gwiazdą. Znaczy Ludzie mnie znają, jeśli chodzi o piłkę, na pewno, ale te media są troszkę inne, prawda? Tutaj jednak wszystko jest, całe skupienie jest na piłce nożnej, tam oczywiście nie. Także wśród tych takich piłkarzy, którzy, ludzi, którzy naprawdę to oglądają, to wiedzą, kim jestem, ale żebym był gwiazdą, to na pewno nie. Helikopterem cię nie wożą do piłki Nie, nie, nie. Niektórych tak, ale pracuję na tym. Kogo? A to nie mogę, nie, nie mogę, ale paru takich właśnie gwiazdorów, a... tylko właśnie nie wiem, czy oni mają na tyle pieniędzy, że sami sobie ten helikopter biorą. Czy, czy im płacą, ale to, to nic, ja pracuję nad tym. Jeszcze, jeszcze, będą, jeszcze będę latał helikopterem. Swoim. Tak. Jakim przemysłem jest telewizja w Stanach Zjednoczonych? Telewizja, z, którym, z którą ty się mierzysz codziennie? No, to jest no, ogromne. Jeśli chodzi o telewizję ESPN, to wiadomo, że to jest. A... E, tylko sportowa telewizja, która już ma gdzieś tam no, tych kanałów, nawet nie wiem ile. Ludzie często zapominają, bo, albo nie wiedzą, że oczywiście właścicielem ESPN-u jest Disney, także to jest. Następny wielki konglomerat, który wszyscy znają na świecie. Czyli to jest taka maszyneria naprawdę, że, że zrobiło się. Z, y, 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 pamiętam nawet, jak, jak zaczęli, gdzieś mieli jeden samochód, jedno studio, i to nie było tak bardzo dawno temu, a, praktycznie. Już nie Ty pamiętam. już wtedy byłeś? Nie, 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 ale to było 40 lat temu. Ta telewizja istnieje tylko 40 lat, no może teraz 41. A, także jest to, jeśli chodzi o, o telewizję, coś nowego, ale, ale jest wielką telewizją naprawdę. A, jak się, się wchodzi, to się wchodzi do miasta praktycznie. Tak, tak jeśli obszarem i, i wszystkim. No jak, jak w Ameryce, wszystko jest duże, wielkie z rozmachem, prawda? To gdzieś to, to tak było zrobione, ale oczywiście zaczęło się od raczkowania i, i, i wtedy w ogóle o piłce to nikt nie mówił. A nawet jak ja na początku tam przychodziłem, to piłka tam, nie pamiętam, chyba mieliśmy może wtedy ligę włoską i, i brazylijską i nic więcej chyba. Nie pamiętam, że była jakaś inna liga, czy, czy programy piłkarskie. Czegoś takiego nie było. Pytałem Cię o te wielkie gwiazdy latające helikopterami. Jakie największe nazwiska poznałeś na swojej drodze komentatorsko? Znaczy, no, no tam właściwie są ludzie, którzy tam mieszkają, ale Stevie Neko oczywiście była gwiazda Szkocji no i o Liverpoolu, tego Liverpoolu, którzy może ludzie w moim wieku pamiętają, kiedy wygrywali wszystko, Craig Burley, który grał w Szkocji również i, i, i i, I w Chelsea. To są tacy ludzie, siaka Hyslop, może mniej znany, ale starsi pamiętają go, jak w West Hamie grał. Um, I to są ludzie, którzy są na miejscu, no, oczywiście na wielkie imprezy. O, teraz mamy Jorgena Klinsmana, też mamy, który mieszka oczywiście w Kalifornii. To jak może, to, to wpada do nas, chyba nie jest nawet u nas, bo tak jak ja, myślę, że on pojechał do. Do jakiejś niemieckiej czy, czy angielskiej a kompanii robi. Teraz mamy Alessandro del Piero. Od może paru miesięcy wszedł w takie nasze koło tych e, komentatorów, tak na stałe, jakbym powiedział, nie dorywkowo, tylko że często się z nim łączymy albo z Kalifornii, albo teraz mam nadzieję, że znowu będziemy się poruszać trochę, trochę swobodniej. lepiej i swobodniej niż, niż kiedyś. tak. Czyli to są te postaci największe, największe imprezy, przy jakich miałeś okazję pracować? No, to w największe. No, kiedyś, te, jak, jak, kiedy mieliśmy prawa do Ligi Mistrzów, no, to zawsze żeśmy jeździli ten słynny Liverpool z Milanem w Istambule. Tego w życiu nie zapomnę, bo tak jak mówię, to było tak pięknie zrobione. Zawsze nasze, byliśmy tam na tydzień. Studio zawsze było budowane na zewnątrz, gdzieś w pięknym miejscu. Także a, tam było, no, tego nie tam się chciało iść do pracy, bo się wchodziło na, na hotelu a na dachu, zrobili piękne studio między. E, między tymi dwoma świątyniami muzułmańskimi, tam Sofia chyba jest jedna, i druga niebieska, Blue Mask chyba się nazywała. No i z tyłu Bosfor był. No i oczywiście wchodziło się tam na zewnątrz. Bajka, nie? To nie żadna praca, to tylko przyjemność. No, no i sam mecz. Jako Komentowałeś? Kibis, jak, nie, w studiu ja byłem, mhm. także meczu nie komentowałem. Także jako kibic Liverpoolu to było coś, coś wspaniałego. Ten powrót oczywiście. No i Jerzy Dudek. Prawda? Tam w, e, grał bardzo ważną rolę. Później w Paryżu, następne, chyba następnego roku, to było, żeśmy um, Arsenal grał a, z Barceloną. To wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Leo Messi, który nie grał, ale był takim młodym chłopakiem. Ponieważ tam byliśmy tydzień, to żeśmy oglądali ich treningi i to naprawdę tam się kręcił. Tak żeśmy patrzyli na niego, ale jeszcze człowiek nie wiedział, na kogo się patrzy, na jakiego wielkiego piłkarza pamiętasz swoją pierwszą transmisję, pierwszą wizytę w studiu, pierwszy raz, jak ta czerwona lampka się zapaliła? No moją pierwszą pamiętam, pamiętam, tak, ale jedną z pierwszych było z Darkiem Szpakowskim. To, tak? tak? Kiedy? Tak, to było na Mistrzostwach Świata w 94 roku, jak tu przyjechałem, to nawet mi zrobili niespodziankę w studiu, pokazali mi ten mecz, także pan Szpakowski, no ja wtedy niestety na, w ostatnie dwa, trzy dni przed odpadłem z reprezentacji, oczywiście dalej byłem tam z chłopakami i i mieszkałem. No i ten mecz, już nawet nie pamiętam, jaki to był mecz, dopiero mi przypominali, zapomniałem. Ale, ale właśnie z panem Darkiem Szpakowskim komentowałem po polsku. To był jeden, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, ponieważ ja już zacząłem tak trochę się w to bawić, jeszcze grając w reprezentacji. Czasami było tak, że po prostu gdzieś po sezonie um, um, wracałem do domu, mieliśmy tam miesiąc wolnego, czy coś takiego, no i jeden z moich kolegów tam zaciągnął mu słuchaj. Mieszkasz blisko, jest wielka telewizja. Potrzebowali ludzi do komentowania meczy, także Liga Brazylijska, to pamiętam, to był mój pierwszy, pierwszy mecz. Jaki to był, to, to, to nie mam zielonego pojęcia. A wracając do tego komentarza z Darkiem Szmakowskim, jak to było? On sam cię znalazł i powiedział Janusz chodź? To mam to, że nie pamiętam. Jakoś żeśmy się skontaktowali, ale to było bardzo miło. Pamiętam, że byłem bardzo zdenerwowany, bo oczywiście tego nie robiłem. A... Szczególnie w języku polskim tego nie robiłem, bo już, tak jak mówię, trochę zacząłem mówić, e, e, robić te mecze po angielsku. No i po polsku, to znaczy, żargonu oczywiście nie zapomniałem tego wszystkiego, ale tak jak ze wszystkim trzeba. Myślę, że komentator uczy się z każdym meczem no, i każdy mecz jest inny. No, czasami znam ludzi, którzy próbowali. Ja też, jak zaczynałem, to próbowałem sobie pisać na zaś co powiem, co oczywiście jest wielkim błędem i, i tylko byłem zestresowany z tymi oczywiście e, komentatorzy, którzy mieli więcej doświadczenia powiedzieli kompletnie, nie wiesz, ty musisz znać kto z kim gra, jacy zawodnicy, wiedzieć o nich po prostu. Ja tu jestem od tego, żeby mówił ludziom, co się dzieje na boisku, a ty masz wszystkim ludziom powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I nigdy tego nie zapomniałem i do tej pory robię w ten sam sposób. Czy to jestem w studiu, czy czy, czy jest to na meczu? Bo był taki moment, że człowiek się naprawdę chce nauczyć, a to pomaga. Bo ja, ja na przykład, jak się przygotowuję i zobaczę, ktoś szczelił tyle bramek, tyle, coś, to jest dobre, ale kiedyś to ja właśnie rzucałem tym, bo myślałem, że to może ludzie, no wiem ile bramek strzelił, ale gościu, nie. Ale, ale to przecież jest ta rola tego pierwszego, prawda? I to tak, w... później jak oglądałem te mecze, to naprawdę, tak jakby dwóch pierwszych mówiło o tym, a nikt nie mówił, co się dzieje i dlaczego się ktoś popełnia błędy, czy dlaczego pa padają bramki, czy dlaczego ktoś ma przewagę. Janusz, jest taka legenda wokół tego komentarza twojego z Darkiem Szpakowskim trochę, że podobno e, po nim Polska sobie o tobie przypomniała i niewiele brakowało, a zagrałbyś w Widzewie Łódź z Markiem Citką. Czy to jest prawda? Nie, znaczy to nie, to nie jest, to nie było tak. To było troszeczkę tak, że, że właśnie były momenty, bo... <laughs> Znaczy, grając w reprezentacji, to chyba muszę powiedzieć, bo tak ludzie tego nie zrozumieją inaczej, to było dla nas, jakbyśmy grali w klubie, bo nie było żadnej ligi, prawda? Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przygotowywała się do wielkiego turnieju, w którym była gospodarzem, prawda? I to były jeszcze te, te lata, gdzie piłka amerykańska raczkowała. To nie było takie pewne, co z tym będzie, ale wiadomo było, że. Ben, Impreza u tre. siebie, musimy się uświetlać. No bo w 90 roku Amerykanie byli jeszcze, mnie nie było w tej drużynie we Włoszech, oczywiście tam za dobrze nie poszło, ale sam fakt, że się zakwalifikowali, niektórzy z tych moich kolegów tam grali, to na pewno pomogło. No ale teraz cztery lata bez eliminacji. Czyli my byliśmy takim klubem, gdzie dosłownie po pierwszym roku, a, nawet wcześniej, może po pół roku, trener, trener Bora Milutinowicz, słynny, a, który chyba wziął pięć reprezentacji na Mistrzostwa Świata, chyba jest rekordzistą pod tym względem, zobaczył, co się dzieje, że to będzie bardzo ciężko się tak przygotowywać i decyzja zapadła, że wszyscy z rodzinami żeśmy się przenieśli. Nasza federacja nas przeniosła do Kalifornii w pięknym miejscu w myszyn Viejo. Wybudowali nam tylko na, tą, na te cztery lata bazę treningową, która była no piękna i wszyscy... Wszyscy z rodzinami, żeśmy przylecieli wybrać sobie mieszkania, niektórzy bliżej oceanu, niektórzy tam, także zrobili to pięknie, naprawdę, bo to nie było tak, że próbowali to zrobić tanio, czy coś w tym stylu, żeśmy tam byli. No i żeśmy zostali praktycznie klubem i żeśmy jeździli po całym świecie, ponieważ... Harlem Globetrotters. Naprawdę, bo ponieważ on doszedł do wniosku, i to dobrego, że przez te cztery lata musimy musimy grać dużo z najlepszymi drużynami na świecie. No bo tak wam, Nie wiem, czy tutaj jest, kiedyś był taki moment, że się nie chciał grać z dobrą drużyną, bo jak będzie w web, to wszyscy. A my żeśmy grali, ja naprawdę, jak tak się popatrzę do tyłu, to, to to coś niesamowitego, bo bez chwalenia się grałem z najlepszymi drużynami i zawodnikami na z świecie. Kim grałeś? Chwal się. No, ja z stylu, no, bo nie tylko drużynami. No, czy grałem czy z Brazylią, czy z Włochami, czy z takimi Del Piero, czy Baggio, wiadomo, czy z klubami z najlepszym tym Milanem, na przykład Arrigo Sakiego, gdzie w pierwszej 11 wyszli wszyscy przeciwko czyli, czyli Van Basten, Hullet, a, a Frank Rijkaard, Maldini, Byli, Costa Curta, e, e, Ancelotti jeszcze grał. trener Ancelotti przecież w tej to była ta drużyna z 91. Nie wiem, czy była lepsza drużyna. No. Porównują Barcelonę, Pepa Guardioli, kto co lubi praktycznie, ale obie drużyny doskonałe. A, graliśmy później, zaraz po nich graliśmy z Fiorentiną, bo byliśmy we Włoszech, prawda? I, I to była strasznie śmieszna sytuacja, bo ponieważ dużo w tej drużynie było młodych chłopców, którzy naprawdę nie znali historii piłki. Oni grali w piłkę, ale je nie znali, prawda? Jako Amerykanie, którzy może uczyli się grać na uniwersytetach, czysteś w słynny Alexi Lalas na przykład, prawda? I trzeba było zmuszać, żeby oglądali mecze, bo pamiętam w tamtych czasach, na przykład jak była Liga Mistrzów, to nie to, że się w domu obejrzał. Trzeba było gdzieś iść do jakiejś nie restauracji tak czy baru, to trener nas tam ściągał i zawsze mówi patrzcie się, bo to jest na przykład, no nie wiem, Badzio, może z nim będziesz musiał grać. Przeciwko nie bo jeszcze nie, nie było wiadomo, a nie było losowania. Tak? No ale mówiłeś o Fiorentinie, że jakaś zabawna historia. No nie no, bo to, bo to wtedy pamiętam właśnie z drużyny olimpijskiej Aleksji. Tam przyjechał Kobi Jones, który chyba do tej pory jest, ma najwięcej rozegranych meczy w historii reprezentacji. Jeszcze tam może paru innych przeleciało, tak, do, dotarli do nas już, bo e, my żeśmy grali w Alpach tam w taki, przeciwko, to była, chciałbym powiedzieć Rosja, ale oni się jakoś inaczej nazywali wtedy. To był taki okres, że. CIS, czy jak oni się tam nazywa? Wspólnota niewołała. Wspólnota jest nie, coś takiego. Dla mnie zawsze to był tam Rosja czy Związek Radziecki. A to my byliśmy oni, a Juventus i Fiorentina. No i pamiętam, na odprawie takiej może nie przed samym meczem, ale dwa dni wcześniej, oczywiście, trener zawsze tak nas uczył. Było wielu z nas, którzy się wychowali w kulturze. Piłkarskiej, ale było wielu młodych Amerykanów, którzy. I to trochę tak na śmiesznie robi, bo jak to nowi zawodnicy, prawda? Dopiero dołączają do drużyny, nigdy z nami jeszcze nie grali i my tam weteranieśmy się patrzyli, to od razu żeśmy wiedzieli, o co mu chodzi, dlaczego to robi. To było trochę dla żartów, ale później nie było takie śmieszne. No bo mówi to do Eksi Lalas w tym jego akcencie: mówi, a Lalas, musisz pamiętać, tylko mają czterech zawodników dobrych. Oczywiście mieli więcej niż tylko czterech, ale mówi. Musisz pamiętać, Batistuta, mówi Bajano, Stefan Effenberg i Laudrup. <mówi> Nazwiska, my wiedzieliśmy I no i też się, się śmiał, że oni tam siedzieli cicho, bo jak ten nawzajem. Meccie skończyć 4-0, cała czwórka strzeliła bramkę. Wszyscy czterej. a Ale później się tak śmieli. I nie tylko z nich, ale z siebie w sumie. Bo takie frycowe gdzieś tam były takie momenty, że, że naprawdę musieliśmy zapłacić później trzy dni, później graliśmy właśnie z Juventusem, który też no, nazwiska były takie, że, że chyba wszyscy by znali. To jaki był najlepszy piłkarz przeciwko któremu zagrałeś na boisku? Powiem to tak, ponieważ mi się to przypomniało, bo żeśmy o tym rozmawiali. No, naprawdę było wielu. Bebeto był z jednym z cięższych, jak graliśmy z Brazylią. A nie strzelił bramki, ale kręcił mną strasznie nam, żeśmy się śmieli, bo ja mu mówiłem pod koniec, się mówię, słuchaj, już przestań biegać, bo to był towarzyski. No ale 70 tysięcy ludzi. Był w bardzo fajny mecz, bo przez 20 minut pierwsze, żeśmy grali niemożliwie. Naprawdę, a sami żeśmy się patrzyli i Bebeto tam nawet pochodził, mówi rewelacja, bo kibice przeciwko Brazylii oczywiście a, i, i było to ole ole, jak my żeśmy zaczęli grać sobie. No to tylko starczyło na 20 minut, <laughs> bo później taki zawodnik, chyba pamiętacie Raj, który grał oczywiście. w PSG. Środek pomoc. I, i Sokratesa brat chyba. On był bratem Sokratesa, czy nie pamiętam tego słynnego Brazylijczyka. Szczelił na trzy, trzy bramki, dziękuję bardzo, żeśmy wrócili z powrotem. Ale najcięższy mecz, jaki miałem, był z Hiszpanią. A, graliśmy w Valladolidzie. Ciki Begiristan, który teraz rządzi Manchesterem City, z przodu. Fernando Hierro z tyłu, Zubizaleta w bramce. No i na boku nie wiem dlaczego, bo on nie, nie zawsze grał tak na boku Michel, a, czy Michel. To, co on mnie gonił, to tego nigdy w życiu nie zapomnę. Bo, bo to było tak, że on. Ja myślę, że on to specjalnie czasami robił, bo widział, że ja już ledwo żyję i. i nawet w Polsce się mówiło, prawda, że jak coś się stać, że gwiazdki widzisz, prawda, jak jesteś zmęczony, czy, czy jak dostajesz. Ja dosłownie nigdy w to nie wierzyłem, że tak może być, a to było tak. Po pierwszej połowie on mnie do, do chorągiewki gonił, wracał z piłką, z powrotem do środka boiska. Nie wiadomo dlaczego, bo już, już mógł sobie wrzucić, czy tam przejść. I tak ze trzy razy to było tak śmiesznie, że. My żeśmy nawet, chyba cztery dni później, żeśmy grali z Marokiem. No to wiadomo, blisko od Hiszpanii I, i jeszcześmy nie doszli po tym meczu do siebie. Ja mówię, ja to chyba do sanatorium do Polski jadę na dwa tygodnie odpocząć, spotkamy się w Marok w także, także to był taki mecz, w którym naprawdę były mecze, no to oczywiste jest, że człowiek sobie zdaje sprawę z, z własnych limitów. Czasami człowiek myśli, wyjdzie mecz, a tu, tu grałem z tym, z tamtym, ale... Są zawodnicy, którzy naprawdę jak wdepną, to ci pokażą, gdzie należysz. Paggio, Batistuta, Bebeto, wymieniałeś się Lindsman, z nimi, z nimi koszul, koszulkami, masz to gdzieś Mam, w domu? Mam, mam, tylko problem, problem był taki, że po latach na, naprawdę zapomniałem, bo pamiętajcie, że wtedy nikt raczej nie miał e, nazwisk na plecach i to człowiek trochę e, po latach, z synem nawet żeśmy patrzyli na niektóre koszulki, bo naprawdę, czy z Argentyną grałem a, a dwa razy, z Kanidzią. także szkoda, bo Maradona wtedy, nie wiem, w tym okresie graliśmy z nimi dwa razy, ale on był tam zdyskwalifikowany, prawda, przez... Dwa lata. Grał w piłkę, ale to była moja jedyna szansa zagrać przeciwko komuś takiemu jak Maradona. I akurat graliśmy z, z Argentyną dwa razy i nie zagrałem. Także mam nie, niektóre koszulki, niektóre rozpoznałem i pamiętam, czyje one są, a, a niektóre po prostu ciężko jest dość. Próbuję tam znaleźć składy czasami, ale to ciężko dość. Niewiele brakowało, a zagrałbyś z Polską. Tak, tak. No, znaczy byłem jako trener tutaj yy, na meczu z Polską w Kielcach, był taki mecz, pamiętam, ale to znaczy, nie to, że. W... Bo ja nigdy nie myślałem na ten temat, że będę albo że chciałem grać dla, dla Stanów Zjednoczonych. Dla mnie nic. Specjalnie nie zrobił, żeby przyspieszyć mi ten fakt, że, ben, że będę obywatelem. Prawda? Ja wszystko to zrobiłem, jak można to powiedzieć, tak legalnie, prawda? Że, że miałem prawo stałego pobytu. Trzeba czekać 5 lat, żeby nawet się starać o obywatelstwo. Ale to się tak nałożyło na równi z tym, że wszedłem do tej drużyny, ale kilka, kilka miesięcy wcześniej na legii był mecz. I trenerem tymczasowym był też Polak, którego dobrze znałem, który mi bardzo dużo pomógł, jak tam przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Jak się nazywał? Jasiu Kowalski, który trenował drużynę halową Pittsburgha Spirit i w swojej drużynie miał Piotka Mowlika, Krzyśka Sobieskiego, dwóch bramkarzy, Kapkę, Sybisa, Terleckiego i jeszcze tam ktoś grał, w... o, zapominam teraz, ale miał sześciu, siedmiu Polaków, był patriotą i sobie i grali rewelacje. Ja właściwie u niego tam, też miałem grać w hali, bo to była pierwsza taka moja piłka w Stanach Zjednoczonych i on mi bardzo chciał, ale pamiętam, jak z nim rozmawiałem, on mówi, on ja się, no bo wszyscy w sumie ja się do mnie mówili zawsze, ale Jasiu, jak jeszcze jednego Polaka wezmę, to oni mnie tu zabiją, bo był taki okres, że miał ciężki przegrał parę meczy i wszyscy oczywiście do niego. O, Polacy grają, Amerykanie siedzą na ławce tamtego. To ja mówię, no to i, i, i pomógł mi e, Krzysiu Sobieski, odszedł od nich też i z Sobieskim poszedłem do drużyny w Cleveland. A gdybyś grał w tym meczu Polska-USA, to które hymn byś śpiewał? Obydwa, potrafię śpiewać obydwa. Zawsze daję tą odpowiedź, bo to tro, mi, trochę mnie to śmieszy zawsze. No bo zawsze się ktoś znajdzie, zawsze o, patriota, to, a dlaczego? Ja, życie czasami powoduje tak, że, że tak się dzieje, prawda? Ja tam się nigdy nie tłumaczę z tego, dlaczego. A, nie tłumacz się, ale prześledźmy tę drogę, Janusz. Wszyscy się zastanawiamy, czy ty jesteś Janusz czy Jaś, właśnie. To znaczy, jestem ja. Znaczy, ja zawsze dbałem o to, żeby nie próbowałem zmieniać ani imiona, ani nazwiska. Zawsze byłem Ja. Znaczy, w Polsce zawsze byłem Jasiu. Maciek Szczęsny, jak mnie zobaczył, to. Znaczy, bardzo, bardzo dawno temu nikt mi tak nie powiedział. W domu nikt do mnie Jasiu nie mówi ale w Polsce no, wyjechałem jak miałem no, nie pamiętam, 17, prawie 18 lat, także zawsze byłem, zawsze byłem Jasiu, ale teraz jeszcze tym bardziej będę Januszem, bo, bo się śmieją z Janusza, Januszowanie, ja, ja tego nie mogę zrozumieć, ja walczę o Was wszystkich, o Was wszystkich, że tak może na tyle jestem inteligentny, że tak nie powinno się mówić, bo mnie to martwi, za moich czasów nikt tak nie mówił, także... Um. Ale ja dbałem o to. Nie, nie chciałem zmieniać nic tam, czy Janusz, i tak zostało. Oczywiście nikt jeszcze do mnie przez 37 lat nie powiedział dobrze, Janusz, ale ja tam z nikim nie walczę. Jak to. Janusz, Janusz, Janusz. To wymyślają takie rzeczy, ja mówię, tak, tak, dobrze. I się zawsze pytają, dobrze powiedziałem, ja mówię, rewelacja. No bo co? Mały Jaś urodził się i chciał być piłkarzem od początku? Co to znaczy, no. Musiałem, nie? Ojciec, ojciec grał. Przecież w dużej piłce tutaj w Polsce, także, znaczy musiałam? nie musiałem oczywiście, ale, ale to tak się stało, no bo wiadomo, u, urodziłem się w Chorzowie. Ty jesteś chłopak ze śląska. Tak, no, to znaczy mój tata mówię, przecież, Tylko, że ja no, po prostu tata przeszedł do gwardii Warszawa i, i ja miałem rok chyba, także właściwie to jestem taka. A, a, warszawiakiem. No, zawsze przyjeżdżałem na Śląsk, mimo to, że na wakacje do babci coś, no to jednak zawsze tym gorolem byłem, no bo to jednak taki pół na pół byłem, jak, jak przyjeżdżałem na Śląsk, był moment, że, że po Śląsku, no potrafiłem mówić i tak, i tak, ale to jednak każdy wyczuł, prawda. Gdzie, jak się pojedzie do Chorzowa, szczególnie, szczególnie mi się wydaje, że w Chorzowie, w Chorzowie Drugim czy Starym tam, to tam cię poznają od razu, jak nie mieszkasz tam na co dzień. Byłeś jako dzieciak na jakimś meczu reprezentacji Polski w Chorzowie? No pewnie, że tak, tak. tam no, Byłem na kilku meczach na Portugalii, no co się chodziło zawsze, no ale na ruch się, no, mój tata z AKS-u, to też tragedia życiowa, bo ja zawsze mówię, wszystkie moje kluby, które najbardziej kocham, albo kompletnie nie istnieją, albo się kompletnie nie liczą, także AKS-u chorzył, oczywiście chyba nie muszę wspominać starszej generacji, jak, jak, ile talentów stamtąd wyszło. A... To była taka moja pierwsza drużyna, no bo to bo ojca drużyna, prawda. Za ruchem zawsze gdzieś tam kibicowałem, no bo z Chorzowa, a później AKS-u nie było. Ale tak jak mówię, dorastałem w Warszawie i, i, i największym klubem dla mnie, legioniści, ale to jednak była Gwardia. I tylko mi szkoda, że właśnie nie ma tego AKS-u, że Gwardia jest w takim, nawet nie wiem czy jest, ktoś mi ostatnio mówi, że jest, ale oczywiście pojechałem na Racławicką i to no to nie wygląda tak, jak powinno w moim przekonaniu, bo ja gdzieś lubię historię i nawet z Ruchem, prawda? Który no wszedł, brawo, do, do drugiej ligi, ale... No jak taki klub jak Ruchorzów może grać w trzeciej lidze? No to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ja rozumiem, że to jest sport, ale, ale... historycznie tak trochę mi się nie udało z tymi moimi klubami. Ale wracając do twoich historii w Warszawie, młody chłopak, dorastasz, grasz w Gwardii i poznajesz elitę polskich piłkarzy i to tak bardzo z bliska, prawda? To znaczy poznałem. Byłem zwykłym piłkarzem. Dopiero wchodziłem... W... Szeherezada. Coś ci to mówi? No, to znaczy no, poznałem, ale to też takie sekrety, które po latach można mówić, ale których ja dokładnie nie powiem, bo to nie ma żadnego sensu. I, i to, i tak. No ale tak, no, bo oczywiście na Szeherezadzie i, i, i zawodnicy Legii, i Gwardii dużo się spotykało, no bo to jednak był taki tam na Mokotowie, wiadomo jak się z Morskiego Oka zeszło, łazienki, ambasady <laughs> różne. I jednak tam z tego pamiętam czy z wojska, czy z milicji, czy z tego ministerstwa, czy z tamtego, raczej tam, tam się mieszkało. Czyli tak jak mówię, powracam do tego, jak wyjechałem, wyjechałem, no bo tata dostał zgodę, bo była taka gdzieś tam po wieku 30 lat, jak się było gdzieś tam zasłużonym zawodnikiem, to można by gdzieś na zachód by, było wyjechać, ale nam to nie, w sumie nie było potrzebne. Ja to zawsze mówię, że ja, w tamtych czasach mnie się wydawało, bo to jak, Młodszym się jest, to się też nie patrzy, co się dzieje w kraju, tak, ale to gdzieś tam. Ja miałem chyba Amerykę w Polsce. No, jak ojciec grał, to raczej nie było jakichś tam większych problemów. Może takich problemów, z którymi ludzie się musieli zmagać na co dzień. Nie odczuwałeś a, tego? Nie, no, no Nie, no bo jak się grało w piłkę w tamtych latach, nawet też, prawda? I to tak jak mówię, czy to w wojsku, czy w milicji, to jednak były te przywileje. Także ojciec je miał, ja byłem młody, mnie tam... co mnie interesowało. Ja sobie grałem w piłkę. Kombinowałem tylko, jak to, żeby w szkole jakoś się prezentować fajnie, ale reszta, co mnie tam to interesowało. Umówmy się, jeżeli już mamy być szczerzy, prawda? Także wchodziłem w pierwszą drużynę, w której dał. A Darek Dziekanowski, Darek Wdowczyk, prawda, Krzysio Baran, to była naprawdę taka drużyna, fajna wtedy gwardii Warszawa. Darek przeszedł do widzewa, przecież to był wtedy ten najdroższy, najsłynniejszy transfer chyba w historii, jak dobrze pamiętam, a ja byłem już tam, pojechałem, zacząłem jeździć na, na takie obozy przygotowawcze, a gdzieś tam pojechaliśmy do NRD na jakieś mecze, pamiętam też coś takiego było, także no już miałem 16 lat i gdzieś grałem na tyle dobrze, że to, chyba to ja nie byłem jedynym, ale w każdej drużynie się tak robiło, jakiś juniorek tam był, Maciek Szczęsny zresztą też, też był, wchodził już w tą drużynę, no, żeby dać szansę tym zawodnikom, Takim jak ja, tym juniorką, czy w rezerwach, które graliśmy, popatrzeć, jak to jest w tej dużej drużynie, prawda? I to było bardzo fajne. Także kto wie, jakby to się potoczyło, może by miał szansę, gdzieś miałem jak, jakiś tam mały talent i. Ty nawet zagrałeś w młodzieżowej reprezentacji polskiej juniorskiej. Tak, w tak, to było wtedy to była taka kombinacyjna, bo to był taki wyjazd właśnie. Chyba to, no bo Maciek chyba jest szczęsny ode mnie rok starszy, nie no to musiało to być jakieś 15-16 połączone, Tomek Cebula, Marek Świerczewski tam pamiętam był. Był trener Stachurski, którego mój ojciec bardzo dobrze znał, byli kolegami z boiska i spoza. No i trener wójcik, który był wtedy asystentem i on dopiero wchodził. Był młody, dopiero wchodził e, jako trener e, do tych różnych reprezentacji i, i się gdzieś tam kształtował, prawda? A, także to była frajda. A co by było potem? Ludzie zawsze się pytają. A dlaczego nie rewizacji Polski na no, ludzie? To w tamtych czasach no nie to, że był, że był internet, czy, czy można było sobie każdy mecze oglądać gdziekolwiek, prawda? I też nie było łatwo polecieć 8 godzin gdzieś tam i oglądać zawodnika, także nie było tematu. No właśnie, masz 16 czy 17 lat, jak sam wspominasz. Nie ma internetu, nie możesz sprawdzić, gdzie z tym tatą lecisz. Nie, nie, mój tato już był. Ja doleciałem później. Ja zostałem, bo, bo, bo mi się tu podobało. Ja nie chciałem tam. To... Znaczy, byłem na wakacjach, ale. Wchodziłem w gwardię, wchodziłem w tą reprezentację młodzieżową i wydawało mi się, że. Znaczy, byłem pewien, tak jak mówię, byłem u ojca w odwiedzinach i w sumie, jakbym chciał zostać, to bym pewnie mógł zostać, ale wróciłem zawsze, bo, bo chciałem tutaj grać. Ale ostatecznie wylądowałeś tam? Ostatecznie za trzecim razem chyba to było. Jakaś to właśnie była taka decyzja, że, że, że zostałem tam i. The rest is history, as they say. Przepraszam. Trudno było na początku, bo to inny świat. To znaczy trudno, piłka pomogła, jak zawsze, nie? Bo, bo, bo to tak od razu wpadłem w ten rytm. Po dwóch tygodniach od razu po, wyjechałem z domu, tam mnie po, wsadził w samolot, pojechałem właśnie grać do tej piłki halowej, która była tam, tam wtedy rewelacja. To było coś takiego, że do tej pory, no nie chcę powiedzieć, że najmilej wspominam w życiu, ale jeden z epizodów takich, że na początku sobie myślałem, oh, piłka halowa, co, co to jest? No, ale jak my żeśmy tam wchodzili, 20 tysięcy ludzi na każdym meczu. Koszykarze Cleveland Cavaliers, którzy teraz są LeBron James, oni nas prosili o bilety na nasze mecze. To czasy Krejga Ilo gdzieś tam wtedy. Nie jeszcze wcześniej Wydanie. nawet. Jeszcze Jeszcze był taki zawodnik, który się sam nazwał. World be free, żeby świat był. To, to, to on się tak nazywał. który Był dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem i bardzo dobrze znanym. Nie pamiętam, czy przez to jak się nazywa, czy. <laughs> że on taki naprawdę był dobry, ale ja się tam koszykówką nie interesowałem, ale jak oni mieli 5-6 tysięcy ludzi na meczu, to byli zadowoleni, a u nas 18-20 każdy mecz. No i dobrze, wpadasz w ten nowy świat, ja rozumiem, że piłka pomaga, ale jak? Językowo, kulturowo, pamiętasz jakieś historie z tamtych lat? Czy, to czy... znaczy, no było ciężko w sensie tym, że tak jak mówię, że to nie było coś, że... że... Tata mnie wziął za rączkę, ze mną pojechał. Nie, to było takie właśnie wychowanie i, to, i za to mu dziękuję chyba, bo, nikt nie, bo jest wielu Polaków, którzy przyjeżdżają, wpadają w ten polonijny zamęt, gdzie pracują z Polakami, obracają się między Polakami, jeśli chodzi o to takie małe miasteczka, sklepy wszystkie po polsku, można wszystko zrobić i... I przez to wydaje mi się, że właśnie ciężej im się nauczyć języka i albo się nigdy niego nie nauczą, bo nie, nie muszą. A ja po prostu wpadłem, no i co byłem młody, chciałem się nauczyć, uczyłem się i, no i się nauczyłem. Także, ale to nie było łatwo oczywiście. Ale piłka to ma taki właśnie wspólny język, prawda? Tak wszyscy o tym mówią, czy się pojedzie do Stanów Zjednoczonych, czy się pojedzie do Niemiec, gdziekolwiek to jest, że, że nawet jak jest ciężko, to człowiek wyjdzie na ten trening, nie musi za dużo mówić. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Rewelacja. Dziś myślisz po angielsku, amerykańsku czy po polsku? Myślę bardziej po angielsku, wydaje mi się, na co dzień. Tu fajnie, tu już się odkręciłem szybko, prawda? Ale, ale tam, no był, był, to był ten chyba najtrudniejszy moment, bo to chyba z każdym językiem. Jak się uczysz, to próbujesz sobie tłumaczyć z polskiego na nasze, jak to się mówiło kiedyś, ale z polskiego na angielski, oczywiście tego, tego nie można robić, bo to śmieszne zdania czasami wychodzą, jak się dokładnie chce przetłumaczyć z języka. No i później po jakimś czasie, oczywiście, jest się w tym gronie codziennym i, i teraz jednak myślę, pierwsza moja myśl jest po angielsku. No bo jednak w tym języku najczęściej mówię, ale ale chyba nie zatraciłem polskiego, nie? 37 lat nieźle. Także, nie jest źle. No mówisz kapitalnie. Także, no, czy w domu jednak próbujemy, ale to w domu to tak czasami. Po żonę masz Polkę. Tak, tak. I z synem, no wiadomo, że ja wiem. No Nie chcę go tu pod, jak to się mówi, podał autobus wrzucić, bo on gdzieś se to znajdzie na pewno, ale on wie, znaczy on rozumie, rozumie po polsku, mówi, no ale oczywiście to nie jest taki język polski, jak może nasz czy mój, także mogliśmy go żałuję mogliśmy go trochę więcej przycisnąć z tym ale to tak nie było łatwo bo dla niego też było ciężko prawda bo jednak urodził się tam w szkole na początku też miał taką miał nie wiem czy problem ale 6 7 lat to ciężko tu po polsku tu po angielsku i tak się baliśmy trochę że może coś z tego wyjdzie trochę głupota pierwsze dziecko nie wiedzieliśmy co zrobić ile... ale ale Daniel, jak oglądasz, to on może się nauczyć tak naprawdę mówić bardzo, bardzo czysto. A był już tutaj w Polsce? Był, 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 był. No na początku, jak był młodszy, no i trzy lata temu. Bardzo mi to zaimponowało z jego strony. Znaczy gdzieś tam bardzo dumny byłem, bo sam przyszedł i powiedział, że chciałby zobaczyć, gdzie ja się urodziłem, gdzie dziadek się urodził, czyli chodziło mu o chorzów. A po Warszawie był i widział. To mnie zaskoczył tym, no bo dzieci to czasami tak nie... Nie, nie wpadną na taki pomysł, albo po prostu im na tym nie zależy. Mnie się podobało to, że jemu zależało. Nawet, nawet w sumie to taki byłem, pamiętam jak on to powiedział, trochę taki zawiedziony, że ja nie wyszedłem z tym pierwszy. Bo, ale życie idzie po prostu. Także jak mi to powiedział, um, jak mi to powiedział, to myślałem tylko, że rzucił hasło i i, tyle. i gdzieś to będzie tyle. Ale nie, to nie było to. no Ja tak zacząłem kombinować. I, i tak mówię: no dobra, mogłem sobie tylko tak przyjechać, ale mówię: a zobaczymy, czy Polska może grać, bo to było przed Mistrzostwami Świata. Jak on się mnie zapytał o to, to było przed Mistrzostwami Świata w Rosji. I oczywiście były dwa mecze, jeden we Wrocławiu, nie pamiętam z kim oni tam z Nigerii, ja nie wiem z kim to było. Towarzyskie. Ale towarzyskie. I patrzę otwarcie stadionu śląskiego, no, takie bo był budowany. No to ja mówię, jak, no to musimy teraz. I, I rzuciłem hasło, że dobra, chciałeś jechać, jedziemy, pojedziemy sobie. No wiadomo, że w Warszawie tutaj taka nasza baza była, ale że pojedziemy sobie nie tylko zobaczyć gdzieś tam moje rejony, gdzieś na Śląsku, ale mamy szansę iść na mecz. Yy... Z kim to żeśmy? A z Koreą Południową, prawda, co, co, i był fajny mecz, bo przecież Piotrek Zieliński strzelił, strzelił tam na 3-2, było czy na 2-1? 3 -2 chyba, a piękną bramkę, także to zrobiło wrażenie na nim ogromne, ale na mnie też, bo mi się przypomniały ten czas, ten, ten, ten kocioł słynny śląski, który naprawdę, ja pamiętam może no, te 100 tysięcy ludzi na tych meczach z Portugalią, pamiętam chyba Kaziu, bo tam co Kaziu Dejna z drogu strzelił, po, po, nie pamiętam, tak, coś tak, tam, co, także... Tak, no to było przecież, no stadion śląski to było naprawdę. Pra, wszyscy ludzie mówili. I trenerzy, i zawodnicy, że to był, to był taki stadion, że tam nie można było wygrać. Także, także bardzo się cieszę, że wtedy też Polska wygrała. Jak wróciłeś, to zaskoczyła cię Polska, zmiany tempo rozwoju tego kraju? To znaczy tak. A no Warszawa, to jednak człowiek widział gdzieś tam, no, ale to jest nie to samo jak się wejdzie, jak się wjedzie. Ale nie, no jednak Warszawa poszła do przodu, to nie ma, nie ma o czym mówić. A jeśli chodzi o Śląsk, to byłem trochę zawiedziony. No, tam, no, znaczy, znaczy, było przyjemnie sobie to wszystko było przypominać, ale było smutne to, to, dla mnie, bo tam się czas zatrzymał. zatrzymał. Znaczy ja rozumiem dlaczego, prawda, no bo um, ja mieszkałem na Śląsku Drugim, z niedaleko Huty Kościuszko i te wszystkie kopalnie, barburki tam, czy to jak się jechało, to i tyle, I było, to oczywiście to wszystko było pozamykane. No i niestety, jak tam poszedłem popatrzeć na te, tam, gdzie jedna babcia mieszkała, i druga, gdzie ja oczywiście, gdzie moja mama i ojciec, także. To, to nie, nie wyglądało za fajnie, A to tylko było kiedy, to było nie tak dawno, prawda? Tam mi się wydaje, że świat się za, zatrzymał. Teraz też wracasz do Polski w zupełnie innej roli. Skąd tak naprawdę pomysł, żeby, żeby być u nas i zrobić te euro z nami? To znaczy, ten pomysł to, ten pomysł to miałem od bardzo dawna temu. To znaczy, pracowałem, to, to jest takie coś, że chcesz, Próbujesz, ale nie wiesz za bardzo, jak do tego dojść, prawda? Wielu ludzi tutaj tutaj. Uh mi pomagało w tym. Próbowało, ale zawsze to takie było a kto on jest, a kim on jest, a co to tego. No to tak się w życiu dzieje. I ja tego nie miałem za złe, no bo wiadomo, gość wyjechał 37 lat temu, tam grał w rewizacji Stanów Zjednoczonych. No ale 44 metry. No tak, nie, 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 ale to tak z daleka to się nie patrzy. No nie, nie, przypuszczam, że, że dużo ludzi, chociaż tutaj teraz wielu się, mam przyjaciół, którzy się interesują i, i są strony, interesują się ligą MLS, prawda, także ja czasami się udzielam z nimi. Mam ogromny szacunek, że siedzą po nocy i to oglądają, no ale umówmy się, czy 10, czy 15 czy lat temu, jak, jak gdzieś tak myślałem o tym, to, to nie, wi nie wiadomo było, jak do tego dotrzeć. Poza tym wtedy ja jeszcze grałem, już pracowałem w tej telewizji oczywiście nawet od, od wielu lat, także, ale próbowałem, próbowałem. A Zbyszek Mucha, rzucę mu, bo naprawdę próbował A mi pomóc, no i, ale nie, dochodził do ludzi, ale to, ale dlaczego chciałeś? To znaczy chciałem, ponieważ mnie ciągnęło, poza tym może ty masz jednak taką nieopisaną tęsknotę do tego, żeby zagrać z Orzełkiem. A jak nie zagrałeś, to, to skomentować znaczy, z Orzełkiem. To znaczy, no na pewno jakby taka szansa istniała, to bym, to bym komuś rękę uciął za to. Na pewno. To nie chodzi o to. Ale gdzieś tak sobie pomyślałem, no chciałem to zrobić w swoim języku. Wy tu wszyscy, wszyscy mówicie, że o, jesteś na luzie. To jest prawda, ale prawda jest też taka, że... Ja taki dokładnie nie jestem tam, bo, bo raz, że to trochę inaczej jest. Znaczy, wiadomo, że tam się więcej śmiejemy, też mamy, ale jednak czasami mi się wydaje, że w języku polskim czasami to łatwiej przychodzi. Być sobą. No, bo, bo tych 18 lat ze mnie nie wyciągniesz, tych polskich 18 lat już człowieka nie, wy nie wyciągniesz, prawda? Może jak ja tu przyjechał, jak miał. Znaczy do Ameryki dwa lata, trzy lata, to jednak jest ogromna różnica, prawda? Ale ja przyjechałem. Ja zawsze powiedziałem, że mnie ukształtowała Polska. I to jest, to jest dobrze. Ja to nie mówię tylko dlatego, że jestem w telewizji. ty w się sensie śmiesz z tego, jak ja ci mówię, że, że ja się nauczyłem kultury w Polsce, a tam nauczyłem się wszystko olewać. Gdzieś tam. To tak śmiesznie się mówi. A tak można w ogóle w telewizji powiedzieć? Tak. Z rzucąc to. Ale no bo taka jest prawda. Ale. Nie do końca. Nie do końca. Jednak zawsze chciałem zrobić to, co robię teraz w swoim języku. I nawet teraz, jak poznałem dużo byłych piłkarzy dzięki wam, dzięki telewizji i, par i paru innych, nawet jak nie jestem przed kamerą, to jednak pewne słowa i takie. Nawet jak się tak trochę pośmiać, to przychodzi łatwiej. To nie jest to, że ja po angielsku nie potrafię się śmiać, ale to nie jest takie. Naturalne? Naturalne, tak. To, to nie jest to samo. To nie jest. A szczególnie, że, że na przykład ja często pracuję przeważnie z Anglikami albo ze Szkotami. Oni niby są śmiesznym narodem, ale to oni mają. To już, nie, to już nie to samo, prawda? Te pewne zwroty, które się używa w języku angielskim, żeby się pośmiać, robimy to i to jest śmieszne i jest fajne, ale jednak, jednak to by łatwiej. W ogóle tak sobie pomyślałem, jeżeli ja będę pracował w telewizji jako mój zawód w Ameryce, no to fajnie by było spróbować w Polsce, prawda? I to było coś takiego, że ja sobie tak myślałem, ale bardzo ciężko do tego było dojść. Tak jak mówiłem, kilku ludzi mi pomagało, ale ktoś zawsze powiedział, a no zobaczymy, temat zniknął. Odezwiemy się do Pana. Temat zniknął, prawda? Bo nie było może okazji, czy nie wiem, co to było. No ale później tak, tak jak mówiłem, Liga Mistrzów... Konrad, który tu jest, dobrze wiesz, pracuje z nim, rozmawiałem, on mnie zaprosił do tych programów, na pewno to nie zaszkodziło, jestem jemu wdzięczny. Kanał sportowy się gdzieś tam odezwał, bo oczywiście z Mati Borkiem się taki, właściwie z nim to się poznałem pierwszy, bo kiedyś w latem był mecz Polska-USA i ja tam pojechałem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i z telewizją, bo telewizja od razu to wykorzystała, prawda, no a Mati właśnie wchodził w ten interes, już wtedy było widać, że będzie, że, że to jest na pewno jego zawód. A... Tak? Miał to od początku? Tak, ja zapamiętałem go. Miał to, miał to. Taki, taki trochę, nie? Taki, jak, jak powiem bajerancik, to nie znaczy, że się śmieje, ale bo to, to jest potrzebne w telewizji. To trzeba coś takiego. Dla... Wyczułem to, ponieważ ja... No też tak jakoś zawsze trzeba... trzeba Swój swego wspinawać. poznał. Ta, no, tak mi się wydaje. W pewnym sensie... Znaczy ja nie wiedziałem, no, nie wiedziałem czy, czego się po nim... Spo... Spodziewać, bo go nigdy nie znałem, ale taki był pierwszy, takie pierwsze wejście. On był właśnie tam z prezentacją i z telewizją. I tak chyba, w, jak dobrze pamiętam byliśmy, nawet w tym samym hotelu. Jestem chyba na pewno, żeśmy byli w tym samym hotelu. No i, no i znowu po... uciekłeś 20 lat gdzieś. No, widzisz, przemierzyłeś szybciutko. Przyszła propozycja z telewizji polskiej. Jesteś tu z nami, bardzo się cieszymy. Nie przez przypadek powiedziałem, że jesteś odkryciem, bo ludzie są Tobą zachwyceni. Głowa mi, ja wiesz, się nie zmieszczę w drzwi teraz. Sodówka uderzy i uważaj zaraz. Jesteś tym zaskoczony? Hmm. To znaczy, i tak, i tak, i nie, bo nie wiedziałem czego się spodziewać. Znaczy, obawiałem się trochę może jak mnie ludzie przyjmą? Mówię. Znaczy, o widzach, to ja się nie, nie martwiłem tego, bo, bo powiedziałem sobie pierwsze, co wiedziałem, że muszę być sobą. Nie, nie próbowałem coś kombinować, że a to może tak powiem, a może tego lepiej nie powiem. To, to znaczy, oczywiście nie wiedziałem, jak, jak, jak widzowie mnie odbierają, ale trochę się martwiłem czasami z byłymi piłkarzami, i z tymi ludźmi, z którymi będę występował, ponieważ wielu z nich ich nie znam znaczy znam ich wszystkich z o, e, ponieważ zawsze oglądałem reprezentację Polski nigdy nie opuściłem żadnego meczu żadnego nie nie chyba żadnego znaczy może czasami musiałem gdzieś sobie odegrać czy coś takiego ale znaczy może jakiś tam jest ale nie pamiętam naprawdę zawsze oglądam jak reprezentacja gra a... Często muszę też, wiadomo, tam o tym mówić, no bo kto, jak nie ja o Polsce, no to kto będzie mówił o, o tych meczach. No ale tak jak mówię, nie, wielu z tych ludzi nie znałem i nie wiedziałem, jak oni mnie odbiorą. A czy jakiś tam Amerykanin przyjechał sobie, czy będą, czy kto, znaczy nie to, że myślałem, że ktoś będzie zawisny, ale no, nie wiedziałem, czego się spodziewać. To, że ja się uśmiechnę, to, że ja coś tam wrzucę, to nie to, że ja udaję, to po prostu tak, tak jest, ale... Może komuś to nie pasować, prawda? Bo to, ktoś, jak jest poważnie mówi o piłce i dobrze, i merytorycznie, to nie znaczy, że to jest złe, prawda? Ale ja, ja przede wszystkim chcę, żeby mnie tu znali z tego, że, że ja rozmawiam merytorycznie, że ja się znam na piłce. Ja zawsze sobie powiedziałem, że ja tu nie przyjechałem, żeby być jakimś klaunem, prawda? Że, że coś, o, bo Michalik przyszedł i się śmieje i coś takiego. Także to chciałem, nie byłem pewien, jak to, jak być sobą. Jedzenie polskie? Przypomniałeś tak, sobie? Przypomniałem, ja zawsze jem. Znaczy, zawsze jem. Tam, tam gdzie jesteśmy, jest polskie jedzenie. Także to, to nie ma problemu. Ale A ja tylko bardziej. na kanapeczkach jadę. Telewizja polska, jadę tylko kanapeczki. Te małe takie to są rewelacje. Mi tak? nic więcej nie jest potrzebne. Nic nie Chociaż te tu gdzieś jest sushi podobno. Obiecujesz sushi, ja już to jest dwa tygodnie. I wodę, nie ma sushi. No jak to jest możliwe? Załatwimy wszystko. Tu jest na pewno sushi w, tej, w tym gdzieś rejonie? jest ja, spokojnie, ja znajdziemy coś. Wszedł na Nie, ale jeśli chodzi tak na serio, no to co? Znaczy wiadomo. Śmieszne, no bo wiadomo jak za granicą, każdy Amerykanin inny, to wszyscy znają tylko pierogi, gołąbki, przecież ja to jem raz do roku, nie, ale wszyscy myślą, że w Ameryce wszyscy myślą, że ja jem pierogi i gołąbki i flaki i... Co ja jem od czasu do czasu, ale, ale to jest takie, no bo wiadomo, że kulturowo jednak to jesteśmy z pewnych rzeczy znani, jeśli chodzi o jedzenie. I, i oczywiście tam, gdzie mieszkam nie, niedaleko, są wszystkie sklepy polskie, są restauracje polskie. Jakbym chciał, to mógł to jeść, ale oczywiście tego nie wiem. Tylko tam gdzieś na święta, jak wpadnę do, do mamy od czasu do czasu, ale nie, nie mogę powiedzieć. Także tu przyjeżdżając, też nie myślałem o tym, że o rany, zaraz pójdę na to czy na tamto. Um, no, ale jest to będzie? dla Ciebie taka trochę podróż sentymentalna. Widzę, że wrzucasz no, ty... zdjęcia z miejsc, które są dla Ciebie ważne, więc wracasz tymi i wspomnieniami i wszelkimi zmysłami do, no bo, do, do bo przyszłości. Dlatego, że, że życie to, tylko, to jest jedno wielko, wielkie wspomnienie. Nie? To jest, uważam, bardzo ważne. A, takich rzeczy się nie zapomina, tylko czasami jest... A, no Czasami coś zobaczysz i ci przypomni pewne rzeczy, bo tego nie możesz wszystkiego zapamiętać. Ja pamiętam, tylko, że nie wiem, to nie było, to teraz też to było, ale trzy lata temu, jak przyjechałem, już nie będę mówił, ale, ale złapałem zapach. Na sam, jak tylko wszedłem i, co, i to od, nie czułem tego przez, nie wiem, 20 lat. I co to było? I na, nie, to ja nawet nie, to, to nie, nie chodzi o to, ale to mi od razu gdzieś tam. Coś mi przypomniała gdzieś tam lata młodzieńcze, także nie będę się tu rozczulał, bo ja się lubię pośmiać, nie, ale, ale, ale tak, no pewnie, że to jest pewne rzeczy tutaj, znaczy jak jeżdżę na te różne rzeczy, kierowcy, kierowcy ze mną jadą, to zawsze pogadamy, czasami mnie wezmą, może nie tą ulicą, co trzeba, nie, i albo rzucą hasło, ja mówię, o, ha, i to sobie człowiek poprzypomina, bo jednak ulice nazwy ulic się pozmieniały. Ja tam mówię jakieś tam Markleskiego, a to się jakoś tak nazywa. Także to, to jest jednym z tych wielu rzeczy takich, których naprawdę wiedziałem, że część tych uli się zmi zmieniło nazwy, ale części nie, bo teraz sobie chodzę w takie gdzieś tam zakamarki, że, że sobie nawet nie zdawałem sprawy, a, a, że to się może zmienić. Także no no, to jest naprawdę fajne, jest na pewno e, e, sentymentalne, no bo jednak tak jak człowiek wyjedzie gdzieś, no trzy, to 37 lat to jest kupa czasu. Nie? I, znaczy, byłem w międzyczasie, ale były momenty, były momenty bardzo długie, że, że mnie nie było, prawda? To się dużo zmieniło. No bo te trzy lata ostatnio, mów mi się, ale przed tym, pff, no to jak mówiłem, z 15 lat mnie nie było, czy, czy może nawet więcej, bo no tak się złożyło jakoś. No. Nie wiem dlaczego. Mogłem, ale na no, życie nie. To jeszcze tak na koniec, bo zaczęliśmy od tego amerykańskiego rozmachu porównując Twoje warunki pracy codzienne, porównując ten ESPN, ten wielki świat i to, co widzisz tu, jak Telewizja Polska pokazuje Mundial, Euro, przepraszam, jak to wygląda. To jest, to jest inny świat? To jest duża różnica? A to muszę dobrze mówić tak. teraz? Nie, ale... nie, musisz szczerze mówić. No bo wiesz, bo, bo, jest, bo tam parę złotych mi obiecaliście, <laughs> także nie, wiesz, nie muszę... <laughs> A... Jest z rozmachem zrobione. Jest bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo mi to imponuje, bardzo mi imponuje. To znaczy, jeśli chodzi o telewizję, no widziałem, wiem dobrze, że jednak, ale, ale to mnie zaskoczyło na, nawet na duży plus, ponieważ tam nawet patrzę, co się dzieje u nas w telewizji i też to jest zrobione bardzo fajnie, trochę inaczej. Tu, je, tu jest ten rozmach, widzę jednak ilość ludzi, którzy pracują, ilością ekspertów, je, je, jest, jest, jest fajnie, imponuje mi to jak wchodzę. to studio, mi się podoba. Takie proste rzeczy, bo jednak ja patrzę na, na, na to, prawda. To, I pewne rzeczy tak jak to, jak ktoś, znaczy ja już to widziałem, ale w dalszym ciągu mi to imponuje. I to, co mówiłem, to nie to, że tu jesteśmy razem, ale rozmawiam z chłopakami nawet po cichu i, i, i myślę, że, że oni sami to powiedzą, bo, bo, bo tak powinno być. To jest, to jak się mówi, to jest show business. Amerykański sen, Janusz Michalik. Wielki komentator ESPN w Polsce. To przyjemność cię tu gościć i, i przyjemność czerpać od ciebie tę energię. Za to bardzo bardzo dziękujemy. A dzisiaj było sentymentalnie. Nie miałem się, ale fajnie. bo poprzypo, przypominałem sobie, to za to ci dziękuję i, i państwu też. I na sushi. I na sushi idziemy. Oszukuję. Ja nie wiesz, że tu jest sushi? To niemożliwe.